Dostawca gwiazdy sprzedaje towar w parku Lokfu. Przyjrzyj się sprawie. Siema z rana, to jest czwarty odcinek serii Sleeping Dogs, śpiące psy. A to ja, głupi Peach, podjarany zajebiście tą grą. No niestety dzisiaj zaczęło w tym całym bałaganie padać. No ale cóż, przyjrzymy się teraz temu, co się dzieje. Temu, co się dzieje w parku, chyba tak, o ile się nie mylę, dobrze przeczytałem. Sprzedaje towar w parku Lokfu, tak, także musimy udać się do parku Lokfu, by następnie zbadać tą sprawę. To jest oczywiście sprawa, która... zaraz, nie tu. To jest sprawa, która oczywiście... O, przestał padać! Zajebiście, tutaj jest piękne, jak świeci słonko. Cześć, maleńka. Miękka byłaś. Sprawa, która jak najbardziej dotyczy policji. A co on zrobił? Okradł ją. Co za dziad? Chodź tu. Chodź tu, zasrańcu. Chodź tu. Dogonię go. Dogonię go, dogonię go. Obalę go. Patrzcie, jak się rzucę. Dawaj to. Torebkę jej ukradł. Chodź tu. Chodź tu, draniu. Zaraz. Dawaj torebkę. Right button. Right button. Pyk. Okej. A komu on ją ukradł? Chyba jej. Aha. Czyżby? Czyżby? Czyżby mi się udało? Cześć, mała. Patrzcie, zarobiłem 250 Hongkongów. No, jestem zajebisty, pomogłem jej. Ja pierdzielę, zaskoczyłem się teraz naprawdę. Czegoś takiego się nie spodziewałem, że ktoś komuś ukradnie torebkę, ja go dogonię. Wiecie, takie sprawy to są takie smaczki zajebiste, że po prostu nie sposób nie mieć ciarek na plecach, chociażby. O, jaki ładny samochód. Nikt nie patrzy. Nie ma nigdzie policjanta, nie ma. Fuck. Przestań wyć alarmie. Dobra. W międzyczasie wyjącego alarmu ja się wybiorę do parku Lokfu. Tych nazw nie da się zapamiętać. I muszę jechać tu. Oczywiście jadę pod prąd, jakby nie było. Dobra, tu idzie policjant, ale na szczęście alarm przestał mi wyć. Fajne są te znaczniki pokazujące, gdzie mamy jechać. Naprawdę bardzo pomagają i nie przeszkadzają. Poziom bezkolizyjnej jazdy. Widzicie, nawet za coś takiego się tutaj achievementy zbiera. Wow, sorry. Sorry. My bad. Dobra, zaparkuję sobie tu. To jest ten park. Uj, jaki zajebisty. Co my tu mamy? Teren należący do triady. Zhakuj kamerę ochrony, ale najpierw musisz się pozbyć zbirów. Z przyjemnością. Z przyjemnością, moi kochani. Chodźcie, panowie. Pobijemy się w parku, no. Na co ci to było, leszczu? Ha, ha, ha. Kopa w torbę. Namas. No, który następny? Ała, ała, ała. Fuck, demet. No, skup się, skup się. A, a. Następny. Dawaj, draniu. Fuck, jak mnie kopnął. Wow. Zaraz zginę. Piczu, pilnuj się, bo zaraz zginiesz. Ale mi pad wibruje, nawet sobie nie wyobrażacie. Dobra. To ja sobie stanę tu. Wow, jaki ścigacz zajebisty tu stoi. No, kto następny? Chodź tu. Wow. Fuck, zabił mnie. Co za typ. No to jeszcze raz. Nawet nie wiedziałem, że tak szybko mogą mnie zabić. No ale cóż. Chodźcie, dziewczyny, ja się z wami zabawię. No chodź tu. Wow. A to cwaniaki. Dawaj go. Do śmietnika. Paszą.
Siema. Za habety drania. Auć. Tak się to robi. Taki cpaniak jesteś? Pokaż, na co cię stać. A, skakać to ty umiesz, ale już trafisz to nie bardzo. Oh fuck, dammit, rage'a. Rage'a, mam rage, mi się włączył. No chodź, 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 chodź tu, chodź tu. Ale będziesz bity, ale będziesz bity. Ała. Ale dostał w bęben. No, come on. Pokaż, na co cię stać. Kolano rozwalone i dostał w zęby. Jeszcze dwóch przyszło. Siema. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? A? Patrzcie, pojechali. Zhakuj kamerę, okej. Okay. Ale ścigacz zajebisty. Zaraz go wezmę. Dobra. Zhakujemy kamerę, więc. Nie jest to łatwe. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Wytłumaczę, bo ja sam długo musiałem załapywać, o co chodzi. Wpisujemy rząd liter, które w rzędzie nie mogą się powtarzać. Wpiszmy sobie na przykład 0, 1, 2, 3. I teraz sprawdzamy, czy zgadliśmy hasło. Nie zgadliśmy. Pokazało nam odpowiedzi dwie błędne, czyli zmieniamy sobie na 4 i na 5. 4 się zgadza. 6 się nie zgadza. 7 się nie zgadza. Fuck. Uzyskano kod dostępu. Ok. Jeżeli na przykład... Zaraz moment. Skorzystaj z systemu monitoringu w swoim mieszkaniu, by przy skrzyni dostawcę. Ok. I teraz tak. Jeżeli pokaże wam się na przykład cyferka nie w czerwonym kwadraciku, bo w czerwonym kwadraciku to oznacza, że jest zła ta cyfra i nie będzie występowała w żadnym z 4 miejsc. Ale jak pokażę wam się w żółtym kółeczku, to znaczy, że to jest dobra cyfra, tylko miejsce złe wybraliście. No i pamiętajmy o tym, że cyfry nie mogą się powtarzać. Okej, okay. Także to było trochę trudne. A co tu tak świeci? Klucz do kół. Nie. Ale mam ścigacza. Dobra. Teraz pędzę do swojego domu, by przyjrzeć się systemowi kamer. Ale on zapierdala! Ale on zapierdala! Wow! Ludzie, nie panuje nad nim. Wow! Ale rżnie! Wow, jak przycinać! Fuck! Zajebisty jest. Ciekawy jestem, czy można go ulokować w garażu. Schody! Aha! Hamuj! O, tu jest kapliczka. Więc ja tą kapliczkę zaraz ogarnę. Ała. Zaraz ogarnę tą kapliczkę. Tylko najpierw spróbuję zostawić motor w garażu. Spójrzcie na to, ale pali gumy. Straty moralne, okej. Okay. Dobra, czy ja mogę zostawić go w garażu? Chyba nie mogę. Mi się wydaje, że... Nie, że ja muszę kupować samochody i motory. Dobra, postawię go tu. Ogarnę sobie tą kapliczkę, dlatego że te kapliczki dają jakieś tam unlocksy. Dwie kapliczki jeszcze zostały mi do następnego ulepszenia. Pochuć tam się trochę i idę. Idę, system monitoringu jest w domu. Wuhu, Parker 100%. Cześć, dziewczyny. You would never be happy with a criminal. He's not doing anything illegal, Lao Mao. Yeah, sure. Legitimate people are always dealing with low. Ty, masz coś do kryminalistów? Żartowałem. Żartowałem. Nie bój się. Jestem twoim sąsiadem. Dobra. System monitoringu mamy tutaj. Okej, okay, skonsultujmy się więc z kamerą, którą zapodałem. W North Point ją chyba zapodałem. I jest tu kamera. No dawaj. Jest obiekt. Affirmative, 稍等.
patrzcie, aresztują go. A, aresztują go. Aresztowali go. Tak jest, mission accomplished. Zajebiście. Co my tu mamy? Inspektor Tang, to jest Wei. Fang Shan jest down. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. I agree. If I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? All right. Keep me informed. Got it. No, co my tu mamy? Nawiązano kontakt z celem, poznano głównego dostawcę gwiazdy, aresztowano dostawcę gwiazdy. Gwiazda utracił źródło towaru, więc to była cała misja. Misja została wykonana. Mamy kolejny poziom w policji. Teraz zrobimy coś dla złych. Ulepszenia. A którym to się? Aha, dla policji, ulepszenie. Mamy wydaj punkt, jeden punkcik mamy. Wytrych pozwala ci kraść pojazdy bez wybijania szyb czy uruchamiania alarmów. Natomiast tu mamy szybkie rozbrojenie. Wei może bez problemu rozbroić przeciwników trzymających broń palną. Pojazdy czy broń? Pojazdy czy broń? Pojazdy czy broń? Losowanie robimy. No, dobra, wybieramy wytrych, czyli pojazdy. Okej, okay. Załatwione. Więc no cóż, to był kolejny odcinek serii Sleeping Dogs. Jeżeli chcecie dłuższe odcinki, w których niekoniecznie wypełniam tylko na przykład jedną misję, to piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobało, to ocencie film odpowiednio. Dziękuję za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinka. Siema, na rapa.